Jesteśmy w Łebie na budowie bazy serwisowej dla morskich farm wiatrowych Baltic Power. Budujemy halę magazynową z częścią biurowo-socjalną oraz nabrzeże. Chodźcie, pokażę Wam budowę. Hala magazynowa, w tle budynek biurowy. Fizycznie budowę zaczęliśmy na koniec roku, na koniec grudnia. Proces projektowania wcześniej zaczęliśmy w lutym 2023. Zakończenie przewidywane jest na styczeń 2025. Jestem kierownikiem kontraktu i kierownikiem budowy łącznie, więc zajmuję się prowadzeniem budżetu budowy, no jakby i również kierowaniem całością. Kontraktacja podwykonawców, rozliczenia podwykonawców. W tym miejscu na prośbę inwestora przygotowaliśmy fundamenty pod dźwigi portowe. Dostawcą dźwigów będzie już sam zamawiający, natomiast po naszej stronie było przygotowanie zakotwienia i fundamentów, plus doprowadzenie zasilania. Jak widzicie, teren bazy jest wyniesiony 60 cm. Powyżej odczepu z uwagi na tereny zalewowe. Połączenie tej części, tej jakby branży lądowej, kubaturowej z hydrotechniczną. Całkiem fajne, jeśli chodzi o hydrotechnikę, było to dla mnie coś nowego, natomiast no, wsparcie i udział tutaj działu naszego hydrotechnicznego pozwolił zrealizować to w sposób właściwy. W Erbudzie zaczynałem w 2008 roku. Tych projektów myślę, że było już w okolicach 10. No, różne zakątki Polski. Zaczynałem od północy Koszalin, Gdańsk, trochę w Toruniu, Jaworzno, chwila w Krakowie, Warszawa, Łódź. Najprzyjemniej. Najprzyjemniej. Chyba tutaj. Rozejrzyj się dookoła. Woda, dobry klimat, morze niedaleko. No, to jest duża satysfakcja, na pewno.